Witajcie, witajcie! Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o nowym walorze, jaki pojawił się na Poczcie Polskiej. Chodzi o blok z latarnią w Rozewiu. Zapraszam do oglądania. Tak, słuchajcie, dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć parę słów o nowym bloku. Blok jest przepiękny, oczywiście to moja opinia, blok jest przepiękny. Jest to tematyka marynistyczna, czyli latarnia morska, w tym przypadku latarnia morska w Rozewiu. Parę słów chciałbym Wam powiedzieć na temat tego, na temat tej latarni, bo jest fajna legenda, są ciekawe informacje, dlatego zapraszam do oglądania. Słuchajcie, latarnia ma bardzo ciekawą legendę. Otóż w XVIII wieku w okolicach Rozewia rozbił się szwedzki statek, którego cała załoga zginęła. Ocalała tylko córka kapitana, która przez kolejne lata swojego życia, aż do śmierci, co noc paliła ogniska, żeby inne statki się nie rozbijały o tak zwaną diabelską skałę. Oczywiście to jest legenda. Czy ma prawdę w sobie, czy nie, to decyzję o budowie tej latarni podjęto w 1807 roku, gdy statki francuskie płynące z zaopatrzeniem do Wielkiej Armii Napoleońskiej, do portu gdańskiego, często myliły w nocy latarnię rozewską z helską, no i się myliły i zmieniały kurs na Zatokę Gdańską za Rozewiem. I właśnie w 1821 roku rozpoczęto budowę latarni. Latarnia ma w sumie, jak ją zbudowano, miała 15 lamp na olej rzepakowy, które były ustawione w ten sposób, że u góry 6 lamp, na dole 7 lamp. Generalnie światło miało długość, czy tam świeciło na odległość ponad 21 mil morskich. To jest prawie 40, chyba 48 km. Ale jeśli chodzi o walor, to uważam, że walor jest bardzo fajny. Mi się bardzo podoba. Została wydana również koperta FDC. Cena tego bloku to 15,30 15 zł 30 groszy. Jeśli chodzi o kopertę FDC, to ponad 22 zł chyba ona kosztuje. Ilość nakładu 100 tysięcy. Nie jest to jakoś duży nakład, ale też nie jest to mały. To jest taki przeciętny, standardowy nakład. Sądzę, że ten walor będzie w miarę długo dostępny. Tak przypuszczam. Jeśli chodzi o cenę, to 15,30 jest to cena przesyłki do Europy nierejestrowanej, czyli niepoleconej, o wadze od 350 do 500 gram. Zapewne domyślam się, że cena została wybrana z tego względu, że pewnie takie przesyłki najwięcej poczta obsługuje, albo nie mieli takiego waloru i dlatego taka cena jest. Także cena nie jest niska, 15,30, ale uważam, że warto nabyć sobie ten walor, bo on jest naprawdę ładny. Jeśli chodzi o stworzenie, o dzieło sztuki, to ja uważam, według mojej prywatnej oceny, on jest bardzo ładny. Bardzo fajnie się prezentuje. Można oczywiście również go oprawić, gdzieś postawić na półce. Po prostu jako obraz. 15 zł za obraz to jest nic, a naprawdę ładnie to się prezentuje. Jeśli ktoś z Was lubi znaczki pocztowe i chciałby właśnie sobie przystroić, że tak powiem, pomieszczenie, w którym przebywa pokój, czy jakieś inne, czy salon, to można oprawić, postawić albo powiesić. Ja lubię takie rzeczy, mam kilka takich obrazów, kiedyś Wam pokazywałem, u góry macie link. Także to też może służyć jako obraz, można komuś też dać w prezencie, jeśli ktoś się interesuje, oprawić i dać w prezencie. Także nie tylko w kontekście włożenia do klasera, ale również pomyślcie o tym walorze w kontekście dzieła sztuki, bo to też jest dzieło sztuki, a według mnie bardzo ładne. Nawet koperta FDC mi się podoba, bardzo fajnie zrobiona. Także no, generalnie ładny walor. I to wszystko, słuchajcie, na dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.